Od wielu lat staramy się uhonorować artystów, ludzi wrażliwych, animatorów kultury, wszystkich, którzy wypełniają nasze instytucje kultury prawdziwymi wartościami, swoją twórczą pracą. Samorząd Wojewódzki bardzo mocno inwestuje w dziedzictwo kultury, przykład teatr w Gorzowie, Muzeum Ziemi Lubuskiej, muzea również w Bogdańcu, w Santoku. To są też nowe instytucje kultury, chociażby Centrum Kreatywnej Kultury w Zielonej Górze. Ale to nie mury, to nie budynki stanowią o wartości, o prawdziwych wartości kultury naszej lubuskiej, bo to właśnie ludzie tworzą tą duszę regionu lubuskiego. Kultura to jest coś takiego, co zostaje, gdy wszystko zostało zapomniane. I kultura tworzy takie wartości, dzięki którym po prostu chce się żyć. Myślę, że to jest także jakiś sposób ukłon w kierunku naszego środowiska i w kierunku tego, co w jakiś sposób staramy się przekazać w moim mieście, w okolicy. A tu chodzi o wydobywanie gdzieś tam z głębin niebytu historii polskiej kultury, takiej pięknej kultury. Chodzi o letnie spotkania kameralne w Drazdenku. Ma już swoich 27 edycji za sobą. No i faktycznie, jeśli popatrzymy na gamę artystów, na całą tą plejadę wielkich gwiazd, to są artyści z najwyższej półki, śpiewający dziś Covent Garden, Metropolitan czy La Scala. I to, że trafiają do takich małych miasteczek, jest dla mnie powodem do dumy. Mam tyle lat, co widać, że to mi się należy. Należy mi się. Tam dodają niektórzy jak psu zupa, nie? Ale nie, zaśmieję się. No i zasłużyłem. Dziękuję, nic więcej nie powiem. Ktoś to może, muszę powiedzieć, ktoś to dostrzegł, komuś to się spodobało, ktoś zauważył, ktoś to uznał, że jak pewien prezes jestem jednym z najlepszych w tej branży. Samo nominowanie już do nagród jest na pewno wielkim wyróżnieniem, jest docenieniem tych ludzi, którzy robią wiele pod względem społecznym dla mieszkańców naszego województwa. To jest niewątpliwe wyróżnienie i za to trzeba podziękować. Myślę, że w imieniu wszystkich nominowanych wypada to dziękuję powiedzieć. Myślę, że powiem ogólnie, że nasza praca jest widoczna, jest doceniana i jest bardzo, bardzo potrzebna. Dla ludzi o różnym statusie społecznym, materialnym, finansowym. I myślę, to jest najważniejsze, bo rzeczy, które robimy i na koniec tych elementów, jak pada słowo dziękuję z łzami w oczach, myślę, że to jest największe podziękowanie tego, co my robimy, tak? To zwykłe słowo dziękuję, podanie ręki jest czasami naprawdę o wiele bardziej ważne od jakiegokolwiek docenienia. I myślę, że to jest najważniejsze.